Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Chyba już jesteśmy, chociaż tak widzę, że coś... Podgląd mam taki, że nie widać, nie? Słuchajcie, minęła 22, jest wtorek, to jest jej perfekcyjnie, zapraszam na drinka. Tak się dziwimy, bo mamy inny podgląd niż zwykle. Nie widzimy siebie, mówię, no, ja i jest skandal. Mój gość, Mikołaj Milke, pisarz, którego przedstawiła wcześniej jako Milckę. Ale to się zdarza. To się zdarza. Tak, w 90% przypadków. No to czyli, słuchajcie, czyli jestem chociaż raz w większości. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dzięki za zaproszenie. Ja to traktuję w ogóle w kategorii zaszczytu. Bardzo mi miło. Ja tak ostatnio nawet myślałam o tym, że powoli sezon się kończy. Ten nasz czwarty już tak naprawdę i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Co to będzie z tym piątym? Zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie. Dlaczego ma nie być? No wiesz, bo to tak się zawsze decyduje tak naprawdę, wiesz, gdzieś miesiąc przed startem gdzieś tak. Co, jak pociąg zapadają dobrze i szybko jedzie, to jedzie dalej. Tak mówisz? Nie, tak. Wiesz jak to jest. To jest trochę jak z serialami na Netflixie. Nigdy nie wiesz, czy będzie kolejna seria, wiesz. Może będzie, może nie. A czekasz na coś na Netflixie? Nie. Ja czekam. Na grę? Nie, ja czekam na, jest taki serial Designated Survivor. Znam, ale wiesz co, on mi się znudził w którymś momencie. A nie, no nie, ja uwielbiam takie polityczne jakieś historie. O, był fajny. To taki trochę też moje o tym świadczą, ja że lubię polityczne pierwszą serię klimaty. Całą chyba obejrzałem, drugi chyba kawałek, czy nie wiem jak to było, czy... Ale w każdym razie w którymś momencie już... Ale House of Cards ostatniego sezonu nie zmęczyłem do końca. Ja w ogóle nie oglądam House of Cards, jakoś mnie to nigdy nie ruszyło. A mnie strasznie wkręciło, strasznie. Mnie znudził pierwszy odcinek, już mówię, dalej nie oglądam. Jak mógł cię znudzić pierwszy odcinek? Nie wiem, taką jestem właśnie osobą, trudno. Taką jesteś perfekcyjną. Taką osobą właśnie. Słuchajcie, będziemy pić, ale właśnie, bo sytuacja jest taka, że Mikołaj jest chory. Tak. Więc pytanie brzmi, bo były wcześniej, słuchajcie, takie zastrzeżenia, że być może nie będzie picia alkoholu. Więc ja biorę to pod uwagę. Pytanie brzmi, czy nie chcesz pić alkoholu, czy jednak pijemy? Nie, nie pijemy, dlatego że ja po prostu biorę antybiotyki i nie mogę. No to nie, że nie pijemy, tylko ty nie pijesz. Ja nie piję. Gdyż jestem odpowiedzialnym pisarzem. To lodu też ci nie proponuję w takiej sytuacji tutaj, żeby dorzucić. Ale mam nadzieję, że zaprosisz mnie jeszcze kiedyś, kiedy będę zupełnie zdrowy, kiedy zdrowy. I się będziemy mogli napić. Myślę, że tak, że to będzie dobry, że to jest dobry pomysł, żeby nadrobić takie zaległości. Ale ja sobie mimo wszystko pozwolę. Zapraszam. To, co chciałeś tak naprawdę, tak. Żeby było. Chciałeś, żeby była whisky. Ale ja to zamawiałem jeszcze zanim zachorowałem. Tak, to prawda. Chciałem w ogóle zakleić, wiesz, logo, ale mówię, po tej butelce i tak wszyscy rozpoznają, co to jest, więc to bez sensu, tak. W ogóle zabawa. Więc tak, to jest taka właśnie marka, bo nawet ją lubię, w sensie no z kolą to... Ale to nie wypij dzisiaj wszystkiego, będziemy mieli na następny raz, po prostu. Naprawdę sądzisz, że to wytrzyma u mnie w domu? To ja mogę to przechować. A, w ten sposób. No tak. Słuchaj, no to jest jakiś pomysł. Zobaczymy, jak się potoczy nam noc. Albo po prostu następnym razem ja przyniosę. O, no to bardzo, właśnie, bo ja dzisiaj mam jakby co. Tak. Częstuję, nie chcesz, okay. To trudno. Okej. Okay. Koli też nie lać, czy naleźć trochę? Nie mam, ale dziękuję. Dobra. Słuchajcie, więc widzicie, jakie poświęcenie jest tu, zapalenie czego? Oskrzeli? Zapalenie oskrzeli, zresztą słychać. Ja normalnie nie mam takiego głosu. Trochę słychać, to prawda, że coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje. Tak. To więc jak dostanę ataku kaszlu, to wybaczcie. Będziemy... No ja będę się wtedy śmiać. jak święta? No w łóżku. Tak, ale tak. W domu rodzinnym, czy gdzie? Nie, w domu warszawskim. W domu warszawskim. Ja uważam, że mój dom jest w Warszawie. Mhm. Jakoś tak sobie tutaj już to gniazdko uwiłem i mój dom jest w Warszawie. W pierwszy dzień świąt wyszedłem na chwileczkę do przyjaciół. Mhm. Było cudownie, natomiast resztę przeleżałem, dlatego że po prostu czułem się fatalnie. Fatalnie. Ale masz jakąś rodzinę też gdzieś tutaj, czy poza Warszawą? Czy... Wiesz, ja już w ogóle mam bardzo mało rodziny, takiej bliskiej. Mhm. Moi rodzice nie żyją. Mhm. Mam brata, mam jeszcze oczywiście dalszą rodzinę, lubię ich bardzo, fajni są. Ale jakoś tak cię nie ciągnęło do nich. Ale przede wszystkim dlatego, że jestem chory, tam tak, jest no sporo tak, małych dzieci, mam okay. Też sporo przyjaciół gdzieś w swoich rodzinnych stronach, tam jest dużo małych dzieci, takich trzyletnich. No i ja z zapaleniem oskrzeli do małych dzieci stwierdziłem, że to jest, że to nie te święta. Jaka odpowiedzialna po prostu decyzja, tak. Żeby nie zarażać innych. Widzicie, epidemiologia się kłania. Nie, no dobrze, dobrze, tak pytam, bo ja właśnie wróciłem z domu rodzinnego wczoraj, tak o 23 coś tam i... Horror, ta podróż pociągiem, który się... Ja jestem ze Szczecina, więc ta podróż z Poznania jest po prostu w ogóle ja, wszyscy, których znam, są ze Szczecina albo z Białegostoku, więc... No właśnie, znaczy ja z okolic Szczecina. No dobra, a powiedz, tylko już tak, bo też o alkoholu w sumie na początku może pogadajmy chwilę. Whisky z kolą to taki jest twój, jak to się mówi, drink of choice, że tak... Nie, miałem ochotę na to, ale generalnie wolę słodkie rzeczy. Śmieją się ze mnie znajomi, że ja, jeśli wino, to raczej półsłodkie. Marek Scholz, jak był u ciebie, to widziałem, że piliście Malibu. Tak, wymyślił Malibu, tak. I tak mi się strasznie tego chciało wtedy, jak patrzyłem na tę waszą rozmowę. Generalnie wolę pójść w słodkie, w takie, które łatwo wchodzi. Okej, okay, czyli nie takie super mocne jakieś, tylko... Nie, okay. Ja też bardzo szybko się ważę, a. Więc takie łojenie długie
Nie, inaczej powiem. Można ze mną pić dosyć długo, natomiast nie intensywnie. Dlatego, że jeśli to picie jest intensywne, to szybko traci się ze mną kontakt. Rozumiem. Ja zawsze mówię, bo ja też w ogóle lubię słodkie drinki. Ja zawsze mówię, że moje drinki muszą być takie jak chłopcy, muszą być po prostu słodkie. Ale ja też nie piję zbyt dużo. A no to ja tego nie mogę powiedzieć. Nie, ja też nie piję zbyt dużo, ale ja ci powiem dlaczego, bo myślałem o tym, zanim tutaj przyszedłem. Ja się po prostu lubię wyspać. I jak myślę sobie, że miałbym pić z soboty na niedzielę albo z piątku na sobotę, potem do niedzieli do 18 zdychać, to przecież ile ja bym napisał jeszcze w tę niedzielę? Ile bym zrobił? Jaki pracowity. Tak, i ja od zawsze się lubiłem wyspać. Okej. Okay. Ja z kolei śpię bardzo mało, lubię spać mało, lubię wstawać rano, nie potrzebuję dużo snu, piję niekoniecznie w weekendy, bo jak widzisz, wtorek też jest dobry. Więc mamy inny, ewidentnie, lifestyle, jak się ładnie mówi, inny lifestyle. No ale dobrze, ja nie piszę książek za to. Ty robisz inne rzeczy. Ale bloga też pisałem kiedyś i zdecydowanie dłużej niż ty i zdecydowanie więcej niż ty. Tego mojego bloga, ja kiedyś policzyłam dokładnie, wiesz, tam po liczbie znaków, wyszło mi, że napisałam więcej niż ma Biblia cała, więc... Ale to było twoje życie, czy jakaś tak historia? Tak, moje życie. Pewna wersja mojego życia. Tak, którą chciałaś udostępnić. Z dodatkami, z odjęciami. No wiesz, jak to jest. No to jest jednak pamiętnik, który wystawiasz na widok publiczny, bo taką funkcję spełnia mój blog. Jednak jest też pewną opowieścią o tobie. Ale wiesz, że taki mój dziennik, pamiętnik sprzed wielu, wielu lat jest ciągle dostępny w internecie? Proszę, gdzieś tam jeszcze można znaleźć. Tak. Mój taki osobisty, prywatny dziennik. No to ciekawe. Później pogadam o tym poza anteną może. Pytanie jest takie, a propos tego pisania, czyli rozumiem, że, bo to jest, dobrze, że to powiedziałeś, nie piszesz pod wpływem alkoholu. Nie, nie zdarzyło mi się. Ja piszę rano, lubię, a to jedno drugiego rzeczywiście może nie wykluczać. Ja lubię mieć, wiesz, świeży umysł, czysty, więc godzina 6 rano, 7 rano. Aż tak. To jest taki moment, gdzie ja mam, wiesz, zupełnie fajny przelot. Siadam, otwieram komputer i piszę. Okej. Okay. Pod wpływem alkoholu nie zdarzyło mi się napisać nic. Nigdy. Ja z kolei większość rzeczy takich większych piszę pod wpływem alkoholu. Właśnie. Nie to, że bardzo dużo, bo wiadomo, że wtedy się ciężko pisze, bo też klawiatura ci się pływa bardziej, ale no w sensie nie trafiam w klawisze. Ale jak tak potrzebuję, wiesz, napisać na przykład, pamiętam moje prace dyplomowe, czy jakieś tego inne typu rzeczy. Zawsze to było takie, dobrze mi się pisze po takich dwóch drineczkach, to jest taki moment, że mam takie flow, że nie przeszkadza mi to, że muszę pewne bzdury, bo akurat pracę dyplomową przykładowo, musisz napisać mnóstwo jakichś tam, prawda, rzeczy, które cię interesują, żeby dojść do tego, co cię interesuje. Wtedy po tych dwóch drinkach ci to nie przeszkadza, to wtedy płynie wszystko, wiesz, ja tak lubię. Ale wiesz, to trzeba mieć też, już ja po napisaniu 5 książek, zdradziłem sekret. Wiem, że to trzeba mieć, wiesz, jednak zaplanowane, nie można iść tak na żywioł. No tak, tu zgoda, okej, jeżeli chodzi o pisanie, trzeba wiedzieć, co się chce napisać. Ja w Wielkim Mieście napisałem tak na żywioł, troszkę. Okej. Nie wiedziałem, jak się skończy, zaczynając go. A, to ciekawe. Okay. Natomiast wszystkie pozostałe książki wiedziałem, jak się skończą. Czy to jest tak, że jak siadasz do pisania, to masz na przykład, decydujesz sobie, dzisiaj napiszę 2 rozdziały, bo dzisiaj napiszę 7 stron. Nie, maksymalnie 6 dziennie. Naprawdę? Tak. Czemu tyle? Bo po 6 zauważyłem, że wytraca mi się energia i wytracają mi się pomysły. Mam zaplanowane wszystko, ale w szczegółach mam zaplanowanych 6 stron. 6 stron to nie jest dużo. Nie. Czyli tak jak chcesz, o tej 6 siadasz, to 7:30 jesteś po robocie. Nie, tak chcę 3 godzinki. Okay. Bo to są, wiesz, jakieś coś wyrzucam, coś wstawiam. No tak, wiadomo. Potem to jeszcze sczytuję. A nie wolisz na koniec całość dopiero poprawiać? To zależy. Okay. Bo czasami już... a propos poprawek. Po tym, jak zacząłem pisać Różowe Kartoteki, to jest skomplikowana historia, dlatego się zastanawiam. Miałem już dosyć dużą część książki napisaną i włamali mi się do mieszkania. I zgadnij, co ukradli. Laptopa. Oczywiście, ukradli komputer z książką w środku. Który nie było nigdzie kopii? Nie było nigdzie kopii, bo jakoś tak wtedy stwierdziłem, że nie będę tego nikomu pokazywał, wysyłał i że będę miał tylko w swoim komputerku. I ukradli komputer z tą książką. I w pierwszej chwili zrobiłem dramę, bo tyle książki w środku. A w drugiej chwili sobie pomyślałem, kurczę, przecież wiedziałem, co ja chcę poprawić. A teraz napiszę tak, jakby już to było na czysto. Okej. I tak zrobiłem. A dużo tej książki tam już było rzeczywiście? No myślę, że ze 120 stron. To już kawałek. To już była zaawansowana akcja. No. A propos tej kradzieży komputera, to zawsze powtarzam po takim moim znajomym, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopię bezpieczeństwa,
i będą robić kopie bezpieczeństwa. I na takich, którzy wysyłają co kilkadziesiąt stron przyjaciółce Magdzie. Rozumiem. To jest kopia bezpieczeństwa. Tak. To jest kopia bezpieczeństwa. Nie, ja już mam tak, że już mnie to zautomatyzowane, że wszystko się wysyła w odpowiednim momencie w jakieś tam chmury, nie chmury, więc to wszystko już jest załatwione. Po tej przerwie, pierwszej przerwie powiemy o nowej powieści. Ale zanim to zrobimy i zanim zrobimy sobie przerwę, to powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz. Tak się zastanawiam, czy w jednym wywiadzie mówiłeś, że w tej pierwszej twojej książce w Geju w Wielkim Mieście, to bohater to nie jesteś jeden do jeden ty, że to jednak jest pewna wersja, pewna wariacja ciebie, pewne zaczerpnięte tylko rzeczy. A jak jest później, w tych kolejnych książkach? Czy to jest tak, chyba że... coraz mniej. Coraz mniej? Dlatego, że ja w pierwszej książce, pisząc pierwszą książkę, po pierwsze ja nie wiedziałem, że ja piszę książkę. No tak. Pisałem bloga internetowego dla własnej przyjemności i nie miałem pojęcia, jak się tworzy bohatera, więc zrobiłem bohatera trochę na kształt siebie. Mhm. Trochę. Mhm. Ale nie napisałem własnego pamiętnika, własnego dziennika, własnej historii. Jakby to nie jest moje życie. Mhm. To, że jest pisane w pierwszej osobie, to też trochę wynika z tego, że chciałem iść troszeczkę na łatwiznę. No jasne, jasne, łatwiej oczywiście. A i dalej tym jest mnie mniej. Okej, to ciekawe. Pogadamy jeszcze o książkach. Dużo będziemy gadać o książkach. Ostatnio dużo książek czytam też, więc może to jest dobry pomysł. A co czytasz teraz? Zaraz ci powiem. To jest od wydawnictwa WAP. Dostałam książkę teraz coś o milczeniu. Zaraz sobie przypomnę tytuł. Zaraz do mnie przyjdzie. A ja Sodomę. Sodomy jeszcze niestety nie mam. To ja kupiłem przed premierą. To jeszcze nie mam. Ale zanim zrobimy sobie przerwę, słuchajcie, bo tydzień temu był konkurs, były majtki do wygrania. Też będą dzisiaj. Majtki to fajna rzecz. Tak. Zadanie polegało na tym, żeby opowiedzieć nam o jakichś takich... Poczekaj, jeszcze się wtrącę. Po skończonej pracy załóż majtki. Pamiętasz taką grafikę, która chodzi po internet? Jest coś takiego z PRL-u. Tak, to prawda. To wy możecie teraz też założyć majtki, jeżeli nie macie. Ale teraz do konkursu, bo ja się wtrącam. Tak, nie szkodzi, ale konkurs był i trzeba było nam wysłać jakieś zdjęcie takich majtek swoich, takich najgorszych i napisać coś, jakby dlaczego one są takie, że są gdzieś wkurwiają, jakby, że coś jest nie tak z nimi. I zwycięska para majtek wygląda tak, jak teraz myślę, że pokażemy, bo... że my mamy nadal to samo. Teraz nie widzisz, ale później to ci pokażę. I autor, czyli Dawid, napisał tak. Przeglądając pewną aplikację zakupową, znalazłem interesujące majtki. Patrzę i myślę, koronka idealnie nada się na kurestwo. Po otrzymaniu przesyłki bardzo się ucieszyłem. Założyłem je i stwierdziłem, że są bardzo wygodne, przewiewne, a zarazem kuszące. Dramat zaczął się po pierwszym praniu. Z koronki zeszły kolory i powychodziły cienkie nitki seksownej bielizny. Robił się badziew do wywalenia. No cóż, nie mam ani pociągających majtek, ani kurestwa. Współczujemy. Tak napisałem. Ale teraz? Teraz wygrasz. Wygrywasz majtki od naskulo.pl, majtki marki Addicted. Wszystko pójdzie mailem oczywiście. Mam nadzieję, że wy widzicie te majtki, bo ja nie wiem, czy je widzicie, ale chyba tak. Więc widzieliście, że majtki rzeczywiście były złe. Ja też mam takie majtki, których nienawidzę. No to trzeba było wziąć w konkursie. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Ja teraz zagramy coś bardzo starego, coś, co niedawno obchodziło 26 lat. Znaczy nie ta piosenka, ale zespół, który ją nagrał, Backstreet Boys. Tak, 26 lat temu po raz pierwszy wystąpili na amerykańskim liceum. To będzie piosenka We've Got It Going On, czyli ich pierwszy duży przebój. Za chwilkę do was wracamy, to jest Jej Perfekcyjność. Zaprasza na drinka. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. I tak sobie właśnie wspominamy, że oni już są bardzo, bardzo starzy. Ale jacy piękni nadal. Ja wiem, no to mamy rozbieżność zdania. Jeśli chodzi o gusta. Ja uważam, że byli piękniejsi wtedy. Nie, absolutnie nie. Są teraz tacy szlachetni, tacy mężczyźni się z nim zrobili. To mówi mi... Nawet z Nicka Cartera. To mówi Mikołaj Milka, który wie, że ja bardzo lubię Nicka Cartera. I bardzo go kochałam wtedy. To była w ogóle... Ja wiesz, dzisiaj jak sobie zdaję z tego sprawę po latach, to wiem, że to dzięki temu odkryłam w ogóle, że nie jestem hetero. Dzięki właśnie Backstreet Boys, Nickowi Carterowi i że byłam zakochana w nim. Ja dzięki Dexowi Dexterowi dynastii. Ojej, jak słodko. Tak. Też fajnie. Czekaj, zanim przejdziemy do rozmowy dalszej, to ja muszę powiedzieć, zaprosić na jedną rzecz jeszcze. Słuchajcie, bo ja mam kończę trasę stand-upową. 16 maja mam ostatni raz Jej Perfekcyjnie zaprasza do łóżka, więc zapraszam was serdecznie we Wrocławiu tym razem, w Coffee Planet o 19.30. Strasznie się stresuję, bo to pierwszy raz we Wrocławiu, więc mam nadzieję, ja też będę we Wrocławiu w ramach trasy promocyjnej. Ale nie wtedy. Nie wtedy. No szkoda. Jeszcze nie jest dokładnie znana data, ale poinformuję. No to wy wpadajcie najpierw 16 maja do mnie, a później do Mikołaja. Nie wiem jeszcze kiedy, ale będziemy wiedzieć. Będziemy informować, tak. Dobra, co, zróbmy to może, co? Zróbmy to. Słuchajcie, bo aż musimy coś zrobić. Aż mnie ręce świerzbią i już mi się trochę trzęsą. To chyba dobrze nawet. Przecież ja odkrywam tajemnicę teraz, którą nosiłem przez kilka lat, bo premiera... Lat? Lat, bo Gej w Wielkim Mieście trzeci miał się ukazać 2 lata temu. Tak. On już był gotowy 2 lata temu. Okej, tego nie wiedziałam, że był gotowy.
Tylko, że jakby rozeszły się moje drogi z poprzednim wydawcą, no i stwierdziliśmy, że lepiej się rozstać tak. i trzeba było sobie poszukać nowego wydawcy. A ja chciałem nowemu wydawcy sprzedać wszystkie swoje książki. Trzeba było zrobić reedycję książki, która już się ukazała w innym wydawnictwie. Okay. I wszędzie słyszałem, że o ile Gej III jest bardzo fajny, o tyle w Polsce się tego nie praktykuje, żeby wznawiać książkę w innym wydawnictwie. Okay. No więc ja znowu udowodniłem, że coś, czego się nie praktykuje, zrobiłem. Że da się. Że da się. Że Polak potrafi. I wspólnie z wydawnictwem Nowa Res wydajemy Geja w Wielkim Mieście, chyba z Trzelefocha, z nowymi okładkami. No i Geja III, który tak naprawdę to są dwie książki, dwie pełnowartościowe powieści. Dwie mamy. Dwie. Ty pokazujesz trzecią, a ja pokazuję czwartą. A ty pokazujesz czwartą. To weź, pokażmy. Słuchajcie, tak będą wyglądać okładki nowych książek. Wiem, że je widzicie. To jest nie w moim typie. Trzecia część Geja w Wielkim Mieście, tom pierwszy. A ja mam trzy po trzy. A to jest trzy po trzy, czyli drugi tom Geja w Wielkim Mieście trzeciego. Pokazujemy to teraz, więc zobaczmy, tak będą właśnie wyglądać te okładki. Książek jeszcze nie ma wydrukowanych, więc nie mogłem ich przynieść. Czy są, ale w takich wersjach, które ich jeszcze roboczych. Nie można nikomu pokazywać. Słuchaj, no takie są te okładki młodzieżowe. Są młodzieżowe, to prawda. I Gej i Spach również są młodzieżowe. Też w podobnym stylu są utrzymane. Tak, wszystkie są tworzą całość. No i co Słuchaj, myślisz? No dwie co książki. Myślisz? Dwie książki po około 350 stron. To jest kawał, kurwa, tekstu. To jest kawał tekstu. Kurwa, ominąłeś. Kurwa, ominąłem, tak. No. To jest kawał tekstu, ale wydaje mi się, że fajnego. To dobrze, że ta książka się tak długo odleżała. Ja miałem czas, tak? żeby ją przeczytać dwa razy. Żeby dużo zmieniłeś? Trochę tak, żeby jeszcze ją wygłaskać. Jestem ciekaw reakcji ludzi na te moje No ja czekam, nowe słuchaj, no czekam, no już miałem nadzieję, że wiesz, że już będzie do czytania, to widzę, że na razie muszę jeszcze zadowolić się czymś innym. Dostarczę. No dobrze, ja będę czekać oczywiście. No właśnie, po drugiej stronie piszesz trzecią i czwartą część. Tyle, czy to jest tak, że masz tyle historii do powiedzenia, czy miałeś, czy ci, tak wydawnictwo właśnie cisnęło, o wydaj, musimy wydać, czy z kolei po prostu było tak, że no pieniążki się kończą, trzeba wydać nową książkę? Nie, ja nie żyję z pisania książek, ja mam zupełnie inną pracę, zupełnie inny zawód. Piszę książki, bo lubię i bo chcę. Czyli ostatnia odpada wersja, zostały dwie jeszcze. Wydawca też nie, bo zmieniłem wydawcę, więc ta wersja też odpada. Ja po napisaniu chyba Strzelefocha, czyli po Geju II, właściwie gdzieś chyba nawet powiedziałem w replice Wojtkowi Kowalikowi, że ja nie napiszę trzeciego Geja, bo ta historia jest... Nie wiem, co mam tam dalej napisać. Było miałoby się wydarzyć. Taki wywiad, to prawda. No i pewnego dnia wydarzyło się tak, że stwierdziłem, że kurczę, ta historia mogłaby pójść w tę stronę. I poszła. My spotykamy Geja w Wielkim Mieście, bo on ciągle nie ma imienia. 8 lat później, on jest tuż przed 30, wprowadza się do swojego mieszkania własnego, zaciągnął kredyt we frankach. Ja, to jest prawdziwy epizod z mojego życia, zaciągnąłem kredyt we frankach. Jest w jego życiu wielu mężczyzn. O, to lubię. Wielu mężczyzn różnych. To też lubię. I musi pomiędzy nimi wybierać. Ale nie tylko między mężczyznami, on podejmuje różne decyzje, bo te książki są chyba najbardziej takie, wiesz, dramatyczne z tego, co ja do tej pory napisałem. One są po prostu smutne. O, ja lubię, to bardzo mi się podoba. Są smutne, że tą okładka 3 po 3 świadczy o tym, że zbita szyba, jest twarz... Tutaj. Jest tutaj sporo takich emocji, które są też w tej książce. Bardzo jestem ciekaw, co ludzie powiedzą. Co ludzie powiedzą, to jest... tytuł serialu, tak. Ale to jest też zdanie, które powtarza jedna z ciotek Geja w Wielkim Mieście. Ja myślałem, że o serialu, bo teraz ostatnio oglądałem właśnie będąc u mamy w domu rodzinnym. No dobrze, ja będę czekać nie w moim typie 3 po 3. Od jutra, mam nadzieję, w przedsprzedaży. O! To jest dobra wiadomość. Tak. W dobrych księgarniach, nie, w internetowych księgarniach. W wiodącej księgarni internetowej. W wiodącej. Wiem, o jaką chodzi? Niech będzie. Ja tak sobie myślę, wiesz co, z drugiej strony, wydajesz dwie książki naraz w kraju, w którym człowiek przeciętny czyta pół książki rocznie. Czyli to jest, wiesz, norma na 4 lata. Ale wiesz, ja mam dosyć wysokie nakłady swoich książek. No ale właśnie chodzi mi o to, czy to jest jeszcze sens w ogóle wydawać książki, skoro ludzie tak nie czytają, bo... No nie... Wiesz, że niektórzy czytelnicy obrazili się na mnie za to, że tak długo nie ma Geja w Wielkim Mieście, że już go zapowiedziałem, że miał już być, potem go odwołałem z przyczyn ode mnie niezależnych, więc wiesz, ja czuję takie ciśnienie i nie mam przeczucia, że robię coś niedobrego. A będzie audiobook? To zobaczymy. Audiobook? Jak to się akcentuje?
Audiobook. Audiobook chyba. Nie wiem właśnie. Prosimy o pomoc polonistów. Napiszcie, tak. Poloniści, w komentarzach, jak się akcentuje słowo audiobook. 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 Czy może jakoś jeszcze proszę inaczej. Napisać. No właśnie. Czyli tutaj... A może będzie serial? Serial? Może. O geju w Wielkim Mieście? Tutaj to puściłem wodze fantazji. Ale no, ktoś, mi nagrać. Kiedyś, ktoś mi kiedyś napisał w mailu, jakoś, że ja też zagrała jakąś rolę w tle. A, no to coś pomyślimy, jakoś cię obsadzimy. Jaki stand-up mogę prowadzić, wiesz, gdzieś w tle tam? Czy ja mam jakąś taką historię koncertową? To się mam. Zmieni, to się zmieni. Zmieni. Tak, ale co chciałem powiedzieć, że dostałem w jednym mailu od czytelnika, że w Ameryce Netflix już dawno by zrobił z tego serial. No okej, okay, ale też rozumiem to i jakby pewno tak, bo Netflix rzeczywiście bierze bardzo dużo z różnych miejsc i jakby robi z tego seriale, bo wie, że na to są odbiorcy, więc to jest jakby fajny też model ich biznesowy. Tych robią, no nie wiem, że masowo, ale rzeczywiście robią dużo takiego nie to, że wybitnego, ale dobrego kina, takiego porządnego, więc pewno też z tego dałoby się, nie wiem, bo jeszcze nie czytałem, dałoby się pewno też zrobić coś takiego. Pewnie tak, zobaczymy. No, ale jesteśmy niestety w Polsce. No właśnie, widzisz, pytałam o to, że chciałam cię o to zapytać, ale powiedziałeś już, że nie żyjesz z tego pisarstwa, ale sądzisz, że dałoby się wyżyć w Polsce z pisania? No, podobno Katarzyna Bonda pewnie żyje. No to na pewno. Akurat, również tak. Żyje. Katarzyna Grochola żyje, Małgorzata Kalicińska żyje, Jerzy Pilik żyje, a jest dobrze. Zygmunt Miłoszewski żyje. Czyli się da. Czyli pewnie się da. Nie chciałbyś? Ale wiesz, to pewnego dnia przychodzi taki złoty strzał. Przecież Katarzyna Bonda też nie została Katarzyną no Bondą tak, to od prawda, razu. To prawda. Miłoszewski też nie został Miłoszewskim od razu. Zresztą ja działam na takim wąskim poletku zupełnie przecież. O to zaraz też się zapytam. Też pytam o to, dlatego wiesz co, że ja dostaję co roku przelew z tantiemy za książkę naukową, którą wydałam. I w tym roku dostałam przelew na jakieś tam 105 zł. I napisali do mnie takiego maila później, że przepraszają, że przelali mi za dużo. I serdecznie proszą o zwrot tej kwoty i przelają mi wtedy właściwą kwotę. Nie, to oczywiście nie przelała mi tych pieniędzy z powrotem. Te 100 zł mi się po prostu należało. Więc. Strasznie to jest smutne. Zwłaszcza, że to jest książka naukowa. To, co ci będę mówić, no jest to smutne, no ale no co, no tak. No. Nie, dlatego pytam o to właśnie, czy ty jakby nie chciałbyś żyć właśnie z pisania książek. Mówisz, że to nie zawsze się udaje, ale czy chciałbyś? Gdybym mógł, to bym pewnie chciał. Okej. Okay. Musiałbyś wtedy, wiesz, produkować pewno więcej. Albo sprzedawać więcej. Albo sprzedawać więcej, dobrze mówię. Albo sprzedawać prawa autorskie do filmów. Do filmów. Albo sprzedawać prawa autorskie na tłumaczenia w innych krajach. To też jest pomysł. Chociaż one są za bardzo polskie i gej, foch i nie wolno. Ale nie, może z drugiej strony właśnie gdzieś tam na przykład na rynek wschodni taki może gdzieś się odnalazł. No ale zobacz, jak jest w Rosji. Przecież mam czytelników też w Rosji, którzy w ogóle zaraz opowiem o tym, jak do tego doszło, że ja wiem, że oni czytają w Rosji moje książki. Mm-hmm. W Rosji książki gejowskie, jeśli w ogóle są, to są sprzedawane w czarnych workach. No rozumiem. Nie widać rozumiem. Ich okładek. Tam wiesz, jakie jest podejście do, do gejów. No, jakaś Litwa, Łotwa, Estonia. No właśnie, Ukraina przecież. Ukraina. Może Białoruś, tak. Nie, ale... No, czy, jeśli ktoś rzeczywiście chciałby wydać moje geje, to gdzie indziej, to zapraszamy. Strafujcie, pozdrawlaju. Ale wiesz, jak doszło do tego, że ja się dowiedziałem, że po rosyjsku? Chłopak Rosjanin miał chłopaka Polaka i chłopak Polak na bieżąco tłumaczył mu geja w Wielkim Mieście na rosyjski. To było takie piękne i takie romantyczne i takie urocze. Trochę romantyczne, to prawda. Ale właśnie zacząłeś mówić o tym, że to są książki jednak do nie, jak to powiedziałeś, że masz wąską grupę? Wąskie poletko. Wąskie poletko. I właśnie zastanawiam się na tym, bo to jest... Dobra, powiesz, że nie, ale ja powiem, że to jest jednak powieść gejowska. Nie powiem, że nie. Okej. Okay. Ja też robię, bo tak sobie myślę o tym, ja robię stand-up gejowski jednak, są kluby gejowskie. Czy to wszystko ma w ogóle, czy to ma sens tworzenie takich właśnie niszowych, nie to, że niewielki, bo jednak to nie jest taka mała nisza, ale jednak niszowych produktów. To coś ci teraz powiem. Średni nakład książki w Polsce to 2,5 tysiąca tak, egzemplarzy sprzedanych. Mhm. Przekraczam to bardzo. Ja wiem, nie, ja wiem, tylko właśnie zastanawiam się, wiesz, bo to też prawda jest taka, że niewielu jest autorów w Polsce piszących gejowskie książki. No, paru nas jest. Paru. Tak. Paru, dosłownie. Więc myślę, może ja też powinienem pisać. Więc myślę sobie... Zachęcam. Dziękuję. Jak kiedyś zajdę czas, wiesz. Natomiast na razie się skupiam na stand-upach jednak. Natomiast, wiesz, bo tak zastanawiam się, bo z drugiej strony kluby gejowskie tracą trochę sens bytu, tak twierdzą przynajmniej niektórzy, bo aplikacje randkowe przejęły jakby tę funkcję, no tę funkcję po prostu. Być może... A wiesz, jakie usłyszałem ostatnio określenie na temat aplikacji randkowych gejowskich, no. Że to jest parada dysfunkcji.
pewnym sensie to prawda. Nie wiem, czy byłeś na sztuce Grindr, która była wystawiana w Teherze. Kurczę, właśnie nie byłem. O, strasznie żałuję, bo jest bardzo zabawna, strasznie smutna. Ale może jeszcze będzie okazja. Mam taką nadzieję, rzeczywiście, bo to jest dobra sztuka pokazująca. Zresztą wiesz, powstał w ogóle musical już o Grindrze. No nie w Polsce oczywiście, ale gdzieś tam wystawiany na scenach. Jakby to jest koniecznie muszę to nadrobić. Grindr skoczył 10 lat w ogóle w tym roku, więc jest w ogóle, wiesz, jakby aplikacją, która już no dekadę. Ale w nie moim typie pierwszy raz pojawiają się aplikacje randkowe. No tak, bo wcześniej nie mogły za bardzo, bo to było zbyt wcześniej się działa akcja. Się zaczyna Facebook dopiero. No tak. 2009-2010 rok mamy to są w tej te książce. Lata. Tak. Gadu-gadu, nasza gadu, klasa. Gadu. Ojej, nasza klasa. Nigdy nie miałam naszej klasy. No dobra, słuchajcie, musimy zrobić sobie krótką przerwę. Bo tak znów? No bo słuchaj, bo to czas leci. Ja to wszystko kontroluję, wiesz, ale jedno czas leci. No dobrze. Ale posłuchamy sobie za to piosenki takiej trochę innej niż poprzedniej, już teraz bardziej współczesnej, bo to będzie RuPaul. Sissy That Walk. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie? Zaraz może skojarzysz. Słuchajcie, my zaraz do was wracamy. Przygotujcie się, że jeszcze będzie dzisiaj konkurs na majtki. Ja pokażę, będą majtki do wygrania. Na przykład takie będzie można wygrać majtki. Nienoszone. Nienoszone jeszcze. Z metką. Znaczy nie, no będą do wygrania takie, że można sobie wybrać w internetowym sklepie. To są tylko tak, żeby pokazać. I na przykład, albo na przykład no, takie też jeszcze, jak ktoś lubi takie bardziej przewiewne, wiesz, zobacz, takie z dziurkami. O, proszę. Takie. Mhm. Wiesz, takie o. Ci ciągle przypominają te, których nie lubię. Co to znaczy? A propos tego konkursu z poprzedniego tygodnia. A, to co, okej. Ale to wszystko będzie jeszcze później. Na razie posłuchajmy sobie Sissy That Walk i za chwilkę do was wracamy. Mikołaj Milke jest moim gościem i waszym gościem. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. I słuchajcie, i właśnie rozmawiamy sobie o tym, że były problemy, ja sobie dolewam jeszcze tego trochę, że były problemy z wydaniem tych książek, ale się na szczęście udało, to jest najważniejsze. Czy były problemy nie ze względu na ich wartość, tylko ze względu na tematykę. Książka bardzo fajna, historia wciąga, no ale jest jak jest. Słuchaj, bo gadaliśmy dzisiaj, bo ja dzisiaj zaczęłam nową pracę i gadaliśmy też o tym, z jednej pracy mnie w życiu raz wyrzucili z powodu tego, że jestem transem. Z jednej mi wyrzucili. I powiedzieli to wprost? Tak. Ale wiesz co, nie pozywałam ich, bo wiem, że to organizacja pozarządowa, z której nie mogłam i tak trzeba wyciągnąć żadnych pieniędzy, więc to było bez sensu. No bo wiem, że oni nie mają jakby z czego zapłacić. Znałam ich stan konta, mówiąc krótko, więc no jakby też było bez sensu walczyć. Ale nie o tym teraz, słuchajcie. Nie, was najpierw zaproszę teraz, bo a propos. Była RuPaul, a RuPaul jest jutro też w Loco. Zobaczcie sobie koniecznie. Queer Quiz Drag Race Edition. Jutro mamy o 19.30 w Loco. Ja to będę prowadzić oczywiście, zapraszam was serdecznie. Będzie mnóstwo pytań związanych z tym, ze wszystkimi sezonami. Jeżeli uważacie, że jesteście znawcami, znawczyniami tego tematu, to wpadajcie koniecznie. Nie martwcie się, że nie macie drużyny, ja wam znajdę drużynę. Do wygrania dużo alkoholu. I drugie zaproszenie też na jutro. Już poważna teraz sprawa, teraz poważna. Uwaga. Seminarium naukowe o godzinie 16 na Uniwersytecie Warszawskim. Niebinarny język polski. Będziemy zastanawiać się, jak w języku polskim mówić o niebinarności. A czy ty jesteś polonistką? Nie, broń Boże, ja to tylko organizuję. Mądrzejsi ode mnie mówią. Okej. Okay. Ja nie. Ja jestem socjolożką tylko i takich rzeczy raczej nie. Okej. Okay, ale zobaczymy. Jutro o 16 wpadajcie na Uniwersytet Warszawski. Będzie ciekawie. Wiesz, że mamy coś wspólnego, tak pomyślałam. Co takiego? Poza tym, że podoba myślę, nam się że to, nie jedno, poza ale... tym, że podoba nam się tu mężczyzna, prawda, który jest na tej okładce, nie w moim typie. Akurat on jest trochę w moim typie, nie do końca, ale wiesz jak to jest, z łóżka by człowiek nie wygonił. Tak jest. Natomiast, wiesz, nie używamy imion, które mamy w dowodzie osobistym. To prawda. Mhm. Chociaż ja trochę używam. Używasz? Tak. Znaczy no ja bo to, czasem bo to jest moje drugie, trzeba, no. Bo to jest moje drugie. A, w tym sensie? Ja wziąłem drugie jako pierwsze. A, okej, no to ja tak nie, niestety. Chciałabym mieć na drugie jej. Ale tak sobie myślę, jak na przykład, jak rodzina na to reaguje, że używasz tego imienia? Wiesz co, nigdy z nimi o tym nie rozmawiałem. Z rodzicami nie zdążyłem o tym porozmawiać. No tak. A z dalszą rodziną jakoś tak wyszedłem z założenia, że nie ma powodu, żeby się tłumaczyć. I po prostu. Koniec. Pytam też o to, wiesz, dlatego na przykład, bo moja mama bardzo nie lubi tego, że ja nie używam imienia i nazwiska, które mi nadano i strasznie jakoś to przeżywa. Więc zastanawiam się, czy też, może ty masz takie albo wśród znajomych, albo wśród rodziny? Nie, zupełnie nie mam. Czy czasem są, pojawiają się pytania, ale właściwie prawie nigdy. Aha. O to dlaczego? Tak. I to jest dobre pytanie. No taki miałem kaprys. Po prostu? Tak. Tak, ja mam bardzo... Wstałeś któregoś dnia, pomyślałeś sobie, ha, Mikołaj. No tak. Po prostu? Czy właściwie to było w nocy.
Nie chcę znać szczegółów na antenie. To było w nocy, tak, że tak, to jest świetne. Że ja to, które jest drugie, wezmę jako pierwsze. No nazwisko też tam... Nazwisko z kolei mam zupełnie szeleszczące. Tak. A bo ja wiem, jak ty się nazywasz w ogóle. Tak. Ostatnio się dowiedziałem w ogóle. Przypadkiem znajomy dziennikarz mi powiedział. Więc... ale jakie to ma znaczenie? Czy ja... Nie, żadnego. Tak, czy ja się nazywam Zdzisław Kowalski, czy... Absolutnie żadnego. Właśnie czy, o to chodzi, że absolutnie Michael. Żadnego. Znaczy ma znaczenie takie, że dla mnie jest ważne w języku polskim to sformułowanie nazywam się. To jest jednak czasownik zwrotny. Nazywam siebie. Nie, że ja nazywam się. Więc ja nazywam się Mikołaj Milkę. Ja i bardzo to jakby rozumiem. Tylko tak się zastanawiam, wiesz, bo jednak ludzie czasami też pytają, o, dlaczego? Ja mówię, no dlatego, że któregoś dnia postanowiłem zacząć nowe życie i chciałem w ten sposób zaznaczyć nowa ja, nowy rok, nowa ja. Wiesz, że nowe życie, nowa ja. W tym sensie, że to się zaczyna coś nowego w moim życiu i to chyba w żydowskiej tradycji jest coś takiego, że jak ci coś nie powiedzie, to zmieniasz imię i zaczynasz od nowa jakby, nie? Ale wiesz, jak kiedyś zapragnę wystartować w wyborach prezydenckich... Może tak być. ...to będę musiał albo zmienić imię i nazwisko na to już znane... Tak, albo wrócić do tamtego, ale żeby... to bez sensu, no jak już coś jest wylansowane, to... Ale wiesz, zależy, jakie może być źle wylansowane. Nie, no moje jest nieźle wylansowane. Że pozytywnie, w tym sensie, tak. Że pozytywny odbiór. U mnie to różnie bywa pewno. Ale planujesz karierę? Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. O Jezu, nie. Ja byłabym świetną urzędniczką, wiesz, bo ja jestem taką osobą bardzo, że papierki, że ja lubię... Wiesz, segregatory? O Jezu, mam tyle segregatorów w domu, nawet nie wiesz. Ja sama porządkuję swoje rzeczy w segregatory, robię sobie zakładeczki, robię sobie takie... straszne, ale robię naprawdę w ten sposób. Nawet co więcej, moim znajomym układam rzeczy w domu. Ja od 5 dni obiecuję sobie, że wreszcie rozliczę ten PIT. O Jezu, jeszcze nie? Nie. Bo w pierwszej wersji wyszło mi, że mam dopłacić. Jest taka szansa, no. Ja moją matkę też rozliczam ją co roku, zresztą ona tam ma jakąś tam, wiesz, zagraniczne dochody, jakieś tam kapitałowe, jakieś tam szaleje w ogóle ostatnio. I mówię, no mamo, musisz dopłacić. Ona mówi, co? Źle mnie rozliczyłaś na pewno. Ja mówię, mamo, weź sobie, jest dobrze, no idź do księgowej ewentualnie. Ale mamo, pozdrawiam cię. Ona nie ogląda nas oczywiście. Pozdrawiamy mamę. Nie ogląda nas. Ona nie używa internetu, wiesz, tak za bardzo. No tak czy inaczej pozdrawiam. Ale pozdrawiać można, tak, to prawda. Był taki moment na początku twojej kariery pisarskiej, że chciałeś być bardzo anonimowy. Też jakby tak odbierano tą twoją, użyję tego brzydkiego słowa, mistyfikację z imieniem i z nazwiskiem, jako taką próbę utrzymania anonimowości, nie pokazywałeś się nigdzie publicznie, wiesz. No nie, ale wiesz, ja chciałem sobie i otoczeniu udowodnić, że jestem w stanie wydać i sprzedać książkę bez twarzy. Zrobiłem to. No gej w wielkim mieście jest nie dość, że to nie jest, czy to jest akurat obiektywna jakby ocena, jest hitem, bo ja go sprzedałem bardzo dużo, ale jest też podobno książką, która się zalicza do klasyków już w tej chwili. Proszę. I to też nie jest moja opinia. To jest też opinia gdzieś przeczytana na Instagramie. No dobra, ale mam to, udało się. Tak było na początku, że nie pokazywałeś twarzy, nie mówiłeś, nie udzielałeś wywiadów, a później w którymś momencie jednak to się zmieniło. Co, jakby zapragnąłeś jednak tego trochę tego fejmu? Tego, nie, jak tego, już udowodniłem tego sobie... blasku świateł tutaj? Nie, jak już udowodniłem sobie, to nic tak nie cieszy jak blask fleszy. Jak już udowodniłem sobie to, co chciałem sobie udowodnić... O, jest choroba. Strzeli. I światu. To stwierdziłem, że idziemy dalej. A co będzie dalej? No już różowe kartoteki, na różowych kartotekach z tyłu jest moje zdjęcie, tak. Takie duże, natomiast nie w moim typie i 3x3, no będziemy mocno moją twarzą reklamować. Ja widziałem całą tą okładkę, jakby też tak. Te zakładki, skrzydełko, te tak. O właśnie, skrzydełko też tak nazwała, nie masz rację. Są fajne spoty, w których jest sporo też moich fotografii. A tego nie wiedziałam. Są na Facebooku i na Instagramie. Czyli to po prostu się lansujesz po prostu. Trochę tak. No, wiesz, myślę sobie, że jeśli ja... Ja też nie uważam, że to jest coś złego, tylko po prostu stwierdzam fakt. A ja się też nie tłumaczę, tylko jakby wyjaśniam, że jeśli ja właściwie bez zbytniej promocji, jeśli sprzedaliśmy tego geja w wielkim mieście, tego chyba z Szelefocha tyle, to ile jesteśmy w stanie sprzedać z promocją? Rozumiem. Z tak zwanym ryjem, bo to się tak mówi, ryjem, no, tak się mówi, no co? Że też bym sobie może tutaj, prawda, ładnie mówić, prawda, że... Ale no, mówi się, że z ryjem, no. Tak. No dobrze, wiesz co, to jest ciekawe wszystko, co mówisz, bo tak zastanawiam się też, czekając na te jakby książki, bo jeszcze ich nie dostałam do ręki, chcę trochę jakby przejść do kolejnego tematu. Czy twoim zdaniem główny bohater, ten gej, jest, prawie jak Ben Gay, taki jest krem. Czy ten Ben Gay jest romantykiem?
Jest. Jest? Tak. A czy ty jesteś romantykiem? I tu bym się zawahał. O, mów. On na pewno jest romantykiem, mimo że bardzo się broni przed tym swoim romantyzmem, szczególnie w tych dwóch nowych książkach. Rzuca się w jakieś takie wiry znajomości. Gdzieś chyba nawet na stół, nie w moim typie, jest mowa o szybkich randkach, plenerze i seksie w samochodzie. Trudno. Trudno, nic co ludzkie nie jest tam obce. Amen. Natomiast, no kurczę, chyba jest. No, zarzucano mu naiwność, że jakby krytycy moich sam książek... Sam mówię, że jest naiwny. No jest, no, ale kto w wieku 20 lat nie jest naiwny? Nie to chyba, że jej perfekcyjność nie była. Nie znam aż tak starych ludzi po prostu. A nie znasz aż tak starych. No więc no, ja w wieku 20 lat byłem bardzo naiwny. Mhm. Ja podejrzewam, że ja do tej pory jestem bardzo naiwny. Czyli to jednak ty jesteś trochę tym romantykiem może właśnie w tym geju. Tak jak powiedziałem, w pierwszej książce jest sporo mnie. On ma sporo moich cech. Mhm. Ale ja też jestem romantykiem. Ja jestem taki... No jestem. Może takim już trochę przykurzonym i mam coraz mniej wiary w ten romantyzm i w te uczucia, w te randki, w te emocje i w to wszystko. Ale jestem, no jestem. Przecież na starość się nie będę zmieniał. Na starość. Zanim weszliśmy na antenę i w ogóle rozmawialiśmy sobie jeszcze chwilkę przed programem, bo zawsze jest taki moment, to pytałeś, o co będę pytać. Tak. A ja powiedziałam, że w pierwszej części pogadam o seksie oralnym, w drugiej o analnym, a w trzeciej o fistingu. A ty powiedziałeś wtedy, że... Że ja już tego dawno nie praktykuję. I wtedy też rozmawialiśmy o tym, czy w twoich książkach jest fisting, bo że oralny i analny to się domyślamy, ale czy jest fisting? I raczej nie ma, się okazało. Fistingu nie ma, na pewno. Na pewno nie ma. Na pewno nie ma. Na pewno nie ma. No właśnie, słuchaj, ja myślę sobie, że po przerwie możemy o tym pogadać, wiesz? O fistingu? Nie, niekoniecznie. Chociaż też pewno, dlaczego nie? Kurczę. Raczej myślę po prostu o seksie, że pogadamy chwilę. Okej. Okay. I tu mi potrafię do ucha, że jeszcze rimming wchodzi w grę. Czy jest twoja książka? A wiesz, to jest felching? Ja nie wiem. No to o tym pogadamy po przerwie. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Zanim to was zaproszę jeszcze na dwie rzeczy. Tym razem filmowe. Filmowo, bo też, wiesz, nie tylko książka, ale też film. Sztuka jest sztuka. Pierwsze zaproszenie to jest na 30 kwietnia, czyli w przyszłym tygodniu, dokładnie za tydzień. Zanim obejrzycie kolejny odcinek programu, to możecie o 17 iść na Uniwersytet Warszawski. W ramach queerowego klubu filmowego pokażemy wam Jesus, tak się nazywa ten film. Bardzo fajny, z przedmową gościa, to jest dokument, to jest film opowiadający historię, właściwie paradokumentalną, to znaczy o inspirowaną pewnymi wydarzeniami, które wydarzyły się naprawdę w Ameryce Południowej. Smutny film, ale ważny i chyba warty tego, żeby zobaczyć. A dzień później, czyli 1 maja, w ramach Kina Bez Tabu spotykamy się w Loco, gdzie zobaczymy film pod tytułem Skandal. Będziemy gadać o kryptogejach w polityce. Ja będę... Różowe kartoteki. Prawie że, no właśnie o tym pogadamy po przerwie. Będę gadać o tym z Maddoxem. Uwielbiam tę książkę. Wiesz, to jest moja najlepsza książka. A że tematycznie, czy że po prostu... Ona jest po prostu tak dopracowana i tak nad nią, tak ją pieściłem. Rozumiem. Tam się wszystko zgadza. Żeby powiedzieć, ale nie powiedzieć. Tak. I słuchajcie, właśnie o takich ludziach będziemy rozmawiać z Maddoxem za tydzień w środę 1 maja w Loco, chyba o 19.30, znajdziecie na Facebooku. A teraz, skoro o Maddoxie mowa, to niech będzie Maddox, niech nam zaśpiewa One More Shot, taka jego piosenka, jedna z ostatnich jego, jeden z jego ostatnich singli. Nie mogę już mówić, ja piję, ty nie. To jest jej perfekcyjnie zaproszona drinka. Ale ja w razie czego przejmę tutaj wywiad. Mikołaj Milkę, za chwilkę do was wracamy. Być może Mikołaj wróci sam, zobaczymy. Ja jestem z wykształcenia dziennikarzem. No to zaraz zobaczymy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. I jeszcze jestem. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Całkiem dobrze się trzyma. Trzyma się, no też dużo nie wypiłam, no to tam. Mikołaj Milka jest moim gościem. Słuchajcie, zaraz kończymy, więc jeszcze tak szybko mamy chwilę, żeby pogadać. I zrobić konkurs, bo na koniec będzie konkurs, tak, z majtkami. Wymyśliliśmy już, jaki będzie konkurs. Będziemy was zrobić Szymborską. Niech będzie. Mikołaj, powiedz mi, no właśnie, bo a propos tych niewyautowanych polityków. To jest trochę tak, że właśnie te twoje różowe kartoteki trochę właśnie o tym mówiło, o niewyautowanych gejach w polityce. Tak. Co sądzisz o takich ludziach i czy należy ich autować i dlaczego? Zależy których. No, których należy, a których nie. Należy autować tych, którzy w swojej działalności politycznej atakują gejów. Mhm. Którzy wykorzystują gejów po to, żeby robić karierę, żeby zdobywać głosy, żeby siać nienawiść, żeby siać hejt. Znasz takich?
Nie. Nie, nie znam. Czy spałeś kiedykolwiek z politykiem, który był gejem, ale się ukrywał? Tak. Z jednym? Z dwoma. Powiesz mi później z kim? Nie. Ale obiecujesz, nie powiem publicznie. Nie powiem. Cholera. No dobra, ale też sytuacja. Jeszcze, widzisz, dlatego nie pijesz, to jest źle. Sytuacja osób LGBT w Polsce nie jest najlepsza. Bywała lepsza. No właśnie, sądzisz, że bywała lepsza? Bo wiesz, bo niektórzy na przykład taka organizacja miłośnie wyklucza, tworzy taką narrację, że jest coraz lepiej i tak dalej. Ja uważam, że to jest oczywiście gówno, ale... Jakie wiesz, swoje zdanie? Czy zawsze było duszno, ale nigdy nie było tak niebezpiecznie. Okej. Okay. Rozwiń. Nigdy się nie szczuło na nas tak bardzo mocno. Nie wiem, czy nigdy w 2009-2010? Ale no kto szczuł na nas w 2009-2010? Prawica. Ale prawica wtedy nie rządziła. Nie było przyzwolenia rządowego na coś takiego. Okej, nie rządziła, to prawda. Chociaż mam wrażenie, że nie chcę tutaj wychodzić na obrońcę, że i w PiS-ie się zreflektowali, że nie warto tego robić, bo to przyniesie zły skutek. No nie, no właśnie teraz chyba w tym roku znowu będzie. Nawet ostatnio, słuchaj, była... Ale zobacz, wycofali się troszkę z tego. Była ostatnio nawet, wiesz co, w Polsce telewizja państwowa belgijska, publiczna, przepraszam, nie państwowa, która nagrywała materiał pod tytułem Dlaczego w Polsce LGBT są tematem politycznym nagle w wyborach europejskich? Bo tak się zaczęło w którymś momencie. Mi się wydaje, że przez chwilę ten temat był, ale teraz on troszeczkę został rozmyty. No kurwa, gdzie rozmyty? Widziałeś te szopki, groby pańskie, przepraszam, groby pańskie na święta Wielkiej Nocy, gdzie LGBT, pedofilii nie było, przepraszam, chciałem powiedzieć pedofilii nie było. Kradzież, oszustwo, grzechy. I gender LGBT. Też, i LGBT. Ale wiesz, mi się bardzo podoba, jak Andrzej rysuje to, skwitował. No wiem, no jakoś wiem. Tak, wiesz, to niewiele mówi o osobach LGBT, a bardzo wiele mówi o Kościele. No tak, bez wątpienia to jest prawda. Tym niemniej, wiesz, jest jednak pewna grupa ludzi, do których ten przekaz trafia. Ale też nie jest, nigdy nie będzie tak, że przekonamy wszystkich. Tygodnik Niedziela jest najpopularniejszym tygodnikiem w Polsce. Ale akurat Tygodnik Niedziela... Ja wiem, nie poruszę tematów LGBT. On no, chyba ale... nie jest taki wykręcony. Tak samo jak ktoś powie, że Tygodnik Powszechny. Nie, no Tygodnik Powszechny to w ogóle jest inna historia. Ale nie, no nie, ale wiesz, jakby chodzi mi o to, że jakby tak Kościół nadal, co mnie trochę dziwi mimo wszystko i zaskakuje, ale nadal jednak odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości Polaków Polek. Tak jak mówię, wiesz, wydaje mi się, że to bardzo dużo mówi o Kościele, to jak oni postępują zarówno z osobami LGBT z nami, jak i z ofiarami księży pedofilów, że jeśli będzie tak dalej postępował, to niedługo obudzi się z ręką w nocniku, czego nie będę żałował. Mam nadzieję, że w swoim nocniku, a nie jakiegoś małego dziecka. To nie jest temat do żartów. Nie, jest, oczywiście, że jest. Ja uważam, że wolno żartować ze wszystkiego. Nie z krzywdy dzieci. Tylko jest pytanie, czy jest to temat żartu, czy jest to cel żartu. Nie, to tu się będziemy pięknie różnić. Pedofilia jest rzeczą, z której nie wolno żartować. Niech będzie. Nie przychodź na mój stand-up. Dobra, bo zaraz musimy kończyć, więc jeszcze mam tylko do ciebie takie pytania związane z seksem właśnie. Dawaj. Skoro jesteś trochę romantykiem, to powiedz, jak to jest tam u ciebie teraz? Jest tam ktoś, czy nie ma kogoś? No zawsze gdzieś czeka. Nie no, coś tam jest. A taki ktoś, że tak dłużej, czy krócej? Tak średnio. Nie, no musisz powiedzieć coś więcej. No ktoś się kręci, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, czyli jeszcze nie ma takiego doprecyzowanego statusu. Chciałem powiedzieć, że non-consumato, ale to by było kłamstwo. Wiadomo. Geje. Ale czyli jeszcze, ale szukacie jakiegoś statusu dla tego, jakby dla tej sytuacji? Wiesz, gdybym miał to na fejsie określić, kiedyś tak się określało, pamiętasz? Ja wiem, to skomplikowane. To by było skomplikowane. Wiadomo. A zawsze jest skomplikowane. A powiedz mi to w takiej sytuacji inaczej. Nie, zaczekaj. Jeszcze muszę myśleć, jak to ugryźć ten temat, coś trochę jednak więcej powiedział. Czy to jest jakaś osoba... Nie. Czy bycie Mikołajem Milkę ułatwia życie... Wiesz co, erotyczno-seksualne, czy nie? Trochę mi się śmiać chce, dlatego że... No, czy bycie Mikołajem Milkę nie różni się niczym od bycia Arturem Kowalskim chyba? Nie, nie do końca. No też nie róbmy ze mnie kogoś... Nie, ja też nie robię ani z ciebie na przykład, ale też użyję swojego porównania, jakby do siebie dla porównania. I to jednak jest trochę tak, że bycie jej perfekcyjnością
utrudnia, ale też ułatwia. Utrudnia to w tym momencie, że ludzie myślą, że przeczytali twoje książki i wszystko o tobie wiedzą. To bez wątpienia jest prawda, tak, pełna zgoda. To w tym aspekcie rzeczywiście może utrudniać, bo oni myślą, że to jestem ja. Tak, to prawda. A to nie jestem ja, to jest jakiś wytwór mojej chorej wyobraźni. Ale też ułatwia, ponieważ ludzie sobie myślą sobie, to jest jednak Mikołaj Milke, czy nie? No to ja bym raczej chyba tego unikał. Fajnie, gdyby ktoś powiedział, o, Mikołaj Milke, fajny. No ja bym czasami korzystała, ale to jest moje podejście. Tak jest. No dobra, jak ma na imię? Następne pytanie. Jak ma na imię? Następne pytanie. Jak do niego mówisz? No różnie. Jedno określenie. Musimy przejść dalej, no szybko. Areczku. Ładnie. Przejdźmy dalej, zagramy skojarzenia na koniec. Okej. Okay. Rzucam hasło, ty mówisz, co ci się kojarzy. Mhm. Pierwsze zdanie, słowo, myśl, nie ma znaczenia, nie ma złych odpowiedzi. Kaczyński. Smutek. W dwóch usłyszę, Biedroń. Nadzieja. Mhm. Denel. 100 lat, niech żyją nam. O, no tak, racja, bo przecież niedawno za mąż pójście nastąpiło. Rafalala. Nie. Nie powiem, czy to mi do ucha teraz powiedzieli. Polska. Wielka rzecz. Chciałem powiedzieć też smutek. I na koniec miłość. Przyjmę w każdej ilości. Ktoś powiedział Zakopane. U mnie w uchu. No dobrze, nie ma złych odpowiedzi, więc bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, nie w moim typie 3x3 od jutra w przedsprzedaży. Tak, a w wiodącej 6 maja w sprzedaży też tradycyjnej, książkowo-półkowo-internetowej, a 25 maja będę podpisywał książki. Właśnie. Na Targach Książki na Stadionie Narodowym. Na Targach Książki na Stadionie Narodowym. Tak. 25 maja, także... Jeszcze podam godzinę, bo jeszcze nie jest do końca ustalona. No, ale to już sobie tak. Można znaleźć, to nie jest problem, już 25 maja w każdym razie. Słuchajcie, my zakończymy konkursem. Do wygrania będą, znaczy no nie te konkretnie majtki, dam tobie któreś z tych tych ci nie da, bo ci się źle kojarzą, te. No te, a jaki nie jest za duże rozmiar? Na ciebie? Właśnie nie wiem, jaki to jest rozmiar. Czy chyba za duże na ciebie będą. No, za duże chyba. XL? No. To za duże, ja leczkę. Ale to może ja znajdę mam mniejsze też gdzieś w domu, to ci tam mniejsze wyślę jakoś. Ale słuchajcie, takie majtki są do wygrania. Zadanie jest proste. Do niedzieli na adres konkurs@jejperfekcyjnosć.pl, konkurs@jejperfekcyjnosć.pl musicie wysłać jakąś rymowankę ze słowem majtki. Ale ja mam takie utrudnienie jednak. Dawaj, no. Wszystko. Muszą być co najmniej 4 wersy. 4 wersy. Co najmniej. Tak. I to nie może być biały wiersz. Ma być rymowanka. Ja też napisałem w życiu parę tekstów piosenek i nie wszystko się musi rymować. Nie, ale dajmy, żeby się rymowało. No dobrze, mogą być częstochowskie rymy, ale żeby dobra. Były. Także wysyłacie na konkurs konkurs@jejperfekcyjnosć.pl do wygrania majtki. Nie te, tylko takie sobie wybierzecie w sklepie maskulo.pl. A my już musimy kończyć. No nie. No kurwa, zaraz to jest godzina. 11 godzina. Ciemna no właśnie. Noc. Trzeba wrócić do domu. Do domu, odpocząć. Na swój Żoliborz. Ja na ochotę. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną i z nami. Mikołaj Milke był moim i waszym gościem. Przyszło mi jeszcze jedno skojarzenie do głowy w sprawie Biedronia. No mów. Joanna Schering-Wielgus. No może być takie skojarzenie, podoba mi się nawet. Tak. Jest ładne. Odcinek z Janną też możecie sobie zobaczyć, bo jest bardzo ciekawy. Słuchajcie, my kończymy. Za tydzień widzimy się oczywiście we wtorek o 22:00. Moim i waszym gościem będzie Shady Lady, drag queen, która już tutaj była w 100. odcinku, pojawiła się na chwilkę, wystąpiła, coś tam powiedziała, ale szybko zniknęła. Natomiast teraz będziemy mieć całą godzinę, żeby pogadać spokojnie i zdradzić wszystkie jej sekrety. Mam nadzieję, że wszystkie zdradzi. No i to tyle miałem do powiedzenia. Wszystko wyczerpałam, całą listę. Zobacz, długa bardzo lista. Ale było fajnie, nie? Super, bardzo. Było zajebiście. Bardzo fajnie. Słuchajcie, no i na koniec wam powiem, że dziękuję wam serdecznie, że byliście z nami. Ja też dziękuję. I to był program Jej Perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Ja bez drinka. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka.